Zbigniew S., który publicznie groził śmiercią ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i jego rodzinie oraz próbował oczernić zastępcę prokuratora generalnego, nie trafi do aresztu. Sąd w Lublinie odrzucił zaskarżenie prokuratury, która chciałaby mężczyzna, który usłyszał do tej pory łącznie 188 zarzutów, pozostał za kratami. Krzysztof Nowina-Konopka. Sąd odrzucił zażalenie prokuratury i zgodził się, żeby Zbigniew S. wyszedł z aresztu. Mężczyzna groził śmiercią rodzinie ministra sprawiedliwości oraz próbował oczerniać żonę Zbigniewa Ziobry, a także zastępcę prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Co więcej, sąd przychylił się do wniosku oskarżonego o wydłużenie terminu wpłaty półmilionowej kaucji. Zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że określić termin złożenia kwoty poręczenia do dnia 24 stycznia 2020 roku. Zbigniew S. został zatrzymany w grudniu w lubelskiej prokuraturze. Usłyszał 7 zarzutów. Dwa najpoważniejsze dotyczyły przywłaszczenia ponad 900 tysięcy złotych oraz prania brudnych pieniędzy. Ten człowiek ma duże kontakty oraz... Z tego, co zauważyliśmy, potrafi niszczyć ludzi. Mężczyzna, który z nami się spotkał, nie chce ujawnić swojej tożsamości. Boi się zemsty. Kilka lat temu kupił udziały w gazecie Zbigniewa S. Takich osób były setki. Szybko się okazało, że gazeta była tylko sposobem na wyłudzenie pieniędzy. Parasol ochrony lub jego kontakty zapewniają mu po prostu to, że nie siedzi w więzieniu. Ma on na koncie mnóstwo zarzutów i jego miejsce jest tylko i wyłącznie za kratkami. Sąd zadecydował inaczej. Zbigniew S. czuje się absolutnie bezkarny. Popełnia kolejne przestępstwa. Między innymi ostatnio przecież odbiło się bardzo szerokim echem w mediach jego lżenie przez niego ministra sprawiedliwości, jego rodziny. Ziobro, kurwa, przestań mi kurwa rodzinę prześladować! P***le pisowskie w Zbigniew S. jesienią ubiegłego roku publicznie groził śmiercią ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, jego żonie, matce i dziecku oraz współpracownikom. Ty w d***a, ty, cię kurwo złapię, ale na początek jadę starą kurwa Ziobrową. Tak kurwa napadnę, ty w d***a. Według prokuratury te groźby miały sprawić, by śledczy zaniechali prowadzenia postępowań przeciwko Zbigniewowi S. 45-latek usłyszał do tej pory łącznie 188 zarzutów. Komentatorzy pytają, czy wyjątkowo łagodne traktowanie Zbigniewa S. przez sądy można łączyć z jego atakami na ministra sprawiedliwości i szerzej poglądami na reformę wymiaru sprawiedliwości. Ostatnio po tak zwanym Marszu Tysiąca Tug Zbigniew S. wychwalał w internecie protestujących sędziów. Jest tylko ich kukiełką, która wyraża to, co oni mówią, tylko w kuluarach. Jest tylko reprezentantem pewnych zakulisowych interesów, które szkodzą silnemu państwu polskiemu. To głupia Polska, głupie Polaczki, kurwa, was do Auschwitz tylko zaprowadzić, kurwa, piecyki włączyć. Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek, wy głupie, kurwa. To komentarz Zbigniewa S. po przegranych w 2015 roku wyborach prezydenckich. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości.